Cześć wam wszystkim, tu Klocek z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy na takim małym gospodarstwie. Zaraz wam wszystko pokażę. Pakuś. Pokażę, że mam sprzęciory, jakie to mają. Zobaczcie, Agatka już śpi. Mruczy. Mruczy nasza Agatka. Dobra, pokażę wam sprzęciory za chwileczkę. Śpi Agatka. Idziemy do sprzęciorów zobaczyć. Zobaczcie, pokażę wam. Chyba to jest ciągnik 40. Taka poprzerabiana troszeczkę mi się wydaje na 60. Ale na pewno to jest 40. Także taki sprzęciorek. Kiedyś to był koń, ale konia już nie ma kilka lat, ze starości pad. Oponki z tyłu ma zdrowe. O, i tu kaczuszki i kaczuszki. Sprzęcior, ile ma najechanej godzin? Chyba nie będzie widać, co? Czy będzie widać? 34 tysiące. Dobra. Idę wam dalej pokazać maszynerię. Korzystając dzisiaj z niedzielnego popołudnia, chodzimy sobie z Agatką na spacerek, Agatka nie, i wypatrujemy fajne sprzęciory, stare. Zobaczcie, wóz koński przerobiony na wóz do traktora. Co to jest tutaj? Kultywator. Kurwa, wszystko tak rzucone po krzywy, bardzo brzydko to. Tu pług dwuskibowy i tam siewnik, kuźna chata. A tu rośnie ogórki słabo, fasola też słabo. O, tam pomidory są. Pomidor i ogórki mogą być. A tu pole. Owies. Wyżej kolan. Około 60-70 cm maksymalnie. Pakuś, nie wyjadaj marchewki babci. No co ty? Chodź. Chodź, idziemy dalej. A tam na dole są Daniele. Ciekawe, czy one dzisiaj by były tutaj. Podejdziemy, zobaczymy. Tu wam jeszcze pokażę jeszcze jeden sprzęcior. Zobaczymy, czy zgadniecie, co to jest. O, zobaczcie. Tak zwana zgrabiarka. Darłowo. Agromet darłowo. Jeden z fajnych polskich sprzętów, który służy do dzisiejszego dnia. Stare, ale jare. Tu się podnosiło te koła, te grabie, tak o. O, to już szyku na tydzień, dwa i żniwa. Co? Zaraz zobaczymy.
Ale mrówek, makabra. Ale mrowisko tu. Czerwone, jakie duże. Miękkie jest. Mleczka już nie ma. Dobra. Idzie magatka zacząć się z Daniela nadal, nie? Zwierzątka. Daniel chodzą, mają małe. Są dwa małe. Widzicie? Zaraz tu przyjdą. Kółko zrobią i tu pewnie przyjdą. Tak mi się wydaje. Kiedyś tak zrobiły. Zaczekamy pakuś na nie, nie? To szczaw zrywałem. Dobry. Agatka, smoczek ci wypadł. Masz. No masz. No masz, tita. No masz. No i śpi, teraz Agatka. Teraz a. Jeszcze wyplać go. Masz tu peluszkę. Pako, gdzie Daniele są? I się przygnaje, no, idź po nie. Przyszły do niej, a my tam żeśmy, a zagadku szli do góry. Musimy mieć powoli Agatka, nie? Tak, Łukasz, ty daleko nie rzucaj. Tak cię postawi magatka. Siemano. O, ładna. To, no, to samczyk. Danielek. Tamte ma ładne poroże, ale nie chce przyjść. A już raz zwalił, nie? Rogi. O, idzie, idzie. On ma teraz takie jak kiwi, nie? Normalnie takie są. Rzuciłeś wszystkie boki? Trzeba mi dać do ręki. Chodź, Daniel, dostaniesz tą. Dostaniesz... szczawiu, o. Tam nie macie, macie wszystko zjedzone. Chodź, chodź. Chodź tu, chodź. Udusi się zaraz. Czym? Bułką. Tamte dwa małe były fajne. A patrz, jak ja widzę. Jeden jest cały czarny, nie? Jo. Bułka robi. Tak, nie? Kiwi. Tak. Chodźcie tu. Nie, nowy stary ten byk jest, ale wiesz, rogi, ten drugi, a ten no, to jest nowy. O, zobaczcie, mówię, że przyjdzie do mnie. Małe, nie? Chodź tu, chodź, nie bój się. Ale ma tych kurna tych gzyków na sobie. Chodź tu. Chodź, weź jeszcze raz, chodź. Mały, chodź tu. Chodź tu, mały. On się wystraszył. Chodź. Mały, chodź. No chodź, masz ładność szaf. Zobacz, chodź tu. Chodź. Masz. No chodź. Nie chcę przyjść. Dobra, Agatka, idziemy do góry.
Tam z tyłu, nie? Gdzie tutaj? O, tam są. On tamte się boją. Na wiosnę to lepiej przychodziły. Dobra, idziemy do mamy. Zobaczcie, jaki wyszkolony pies. Po drzewie chodzi. O, jeszcze raz. Widzicie, kurna? Pies kot. Tonarka.